Pierwsze takie miejsce w regionie. Dworek odzyskuje dawny blask. Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta. Jest piątek, 6 dzień stycznia. Katarzyna Kurek, witam i zapraszam na informacje. Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżanowicach koło Iwrzy już działa. To pierwsza taka placówka w regionie. W uroczystym otwarciu wzięła udział minister rodziny Marlena Maląg. Utworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego było poprzedzone analizą potrzeb mieszkańców powiatu radomskiego. Wówczas gminne ośrodki pomocy społecznej informowały o 250 osobach, które wymagają wsparcia. Wybudowaliśmy to, co jest dzisiaj PCOM-em, czyli Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym. Może się tutaj znajdować 23 osoby, 8 osób pobyt całodobowy, kilka tygodni, miesięcy. I pozostałe 15 osób to są osoby całodzienne, przywożone, odwożone. Wszystkie te osoby mają gwarantowane posiłki, pełną opiekę. W budynku znajdują się 32 pomieszczenia w części dziennej. To m.in. pracownie i sale terapeutyczne, sale ćwiczeń, pokój dzienny z jadalnią, a także kuchnia i sanitariaty. Znajdziecie w zasadzie wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby człowiek czuł się dobrze. A mianowicie mamy pomieszczenia terapeutyczne, w których można się realizować, można rozwijać swoje pasje. Mamy również pomieszczenia wspomagające, bo jak pewnie Państwo wiecie, osoby tutaj przebywają z różnymi schorzeniami, więc będą mogli tutaj usprawniać swój organizm po to, żeby wyjść jakby z powrotem do środowiska sprawniejszym i zdrowszym. Utworzenie i funkcjonowanie placówki w ciągu pierwszych 5 lat jest współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jest przede wszystkim wychodzenie naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Te inwestycje na terenie całego Mazowsza, takich domów powstanie, takich centrów powstanie 21. To jest bardzo dużo, bo w skali całego kraju podpisaliśmy umów na 101 centrów, a więc to pokazuje, jak prężnie samorządowcy działają i jak chętnie korzystają ze środków wsparcia z Ministerstwa Rodziny, ale to też jest ważne i świadczy o wielkiej odpowiedzialności samorządu. Przede wszystkim za losy drugiego człowieka i w tym osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt utworzenia centrum wyniósł 4 400 000 zł, z czego 3 miliony to dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego. Zabytkowy dworek w Krychnowicach zyskuje nowe życie. Trwa remont, który zakończy się w ciągu najbliższych miesięcy. Willa Ekiertów w Krychnowicach odzyskuje dawny blask. Prace renowacyjne dworku są na zaawansowanym etapie. Są już wymienione okna i dach. Trwają prace elewacyjne. Toczą się także wewnątrz zabytku. Tam trzeba wykonać jeszcze m.in. instalację elektryczną i hydrauliczną. W tym obiekcie będzie siedziba zespołu opieki środowiskowej, dlatego że szpital będzie działał w nowej formule świadczenia usług psychiatrycznych, które polegają na stworzeniu centrum opieki psychiatrycznej. To wymaga u nas zorganizowania właśnie tego zespołu opieki środowiskowej, takiej wyjazdowej, gdzie można dojechać do pacjenta do domu. Znajdzie się tam również pracownia psychologii klinicznej, która będzie oferować fachową pomoc psychologiczną pacjentom i ich rodzinom. Pozostałe miejsce zajmą pomieszczenia biurowe. Na to otrzymaliśmy od marszałka województwa mazowieckiego 3,5 miliona złotych. 3 miliony jest przeznaczone na wykonanie tych wszystkich prac budowlanych. Natomiast 500 tysięcy jest na zakup wyposażenia niezbędnego do tego, żeby ten budynek już zaczął normalnie funkcjonować. Oficjalne oddanie zabytku ma się odbyć w kwietniu tego roku.
6 stycznia w Kościele Katolickim obchodzona jest uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana potocznie Świętem Trzech Króli. W tym dniu w ponad 660 miastach, w tym również w Radomiu, odbyły się tradycyjne orszaki Trzech Króli w naszym mieście. To już 11. edycja wydarzenia. Tradycyjny radomski orszak Trzech Króli rozpoczął się na rynku o godzinie 12 odczytaniem edyktu cesarza Augusta. Potem orszak przeszedł na plac Koreciego, gdzie uczestnicy złożyli pokłon narodzonemu dzieciątku. Chcemy przyjść, się pokłonić Panu Jezusowi, temu Zbawicielowi, który przyszedł dać nam miłość. Żyjemy w trudnych czasach, wojna, niepokoja. Chrystus nawołuje do miłości, największe przekazanie, które daje przekazanie miłości. Więc idziemy, aby przyjąć tą miłość, którą Boża dziś daje każdemu z nas i naszym rodzinom. I cieszy fakt, że jest naprawdę bardzo dużo rodzin z małymi dziećmi, bo to głównie robimy dla dzieci, bo one chcą przeżywać ten orszak przy szopce. Mamy tam na placu Koreckiego szopkę. Zresztą dzisiaj idzie dwóch beduinów z osiołkami, trzech króli na koniach, pięciu łanów, więc staramy się, żeby ten orszak tak pięknie wyglądał, żeby wszyscy coś dla siebie znaleźli. Na orszak Trzech Króli co roku przychodzi wielu Radomian. Dzień dobry, który raz pan na orszaku Trzech Króli? O, ja już jestem chyba 7 raz. W tamtym roku ja byłem po prostu, bo mam wnuczku, 4 wnuczków, ja jeszcze mam malutką taką wnuczkę z sobą. I dlatego, że przyszliśmy, co roku obchodzimy, kamerujemy sobie. I jak wrażenia? Fajnie? Ważne są takie wydarzenia. Pięknie, wspaniale, jest naprawdę przeżycie. Przeżycie jest, powiem wam szczerze, powiem pani szczerze, że jest duże przeżycie. A siarki przechodzą normalnie po całym ciele. A wy jak? Jako ta młodsza część publiczności, podoba wam się? Tak, podobało się. No, podobało się, no i było dobrze było. A to powiedz mi, co tobie się najbardziej podoba tutaj? Balony i korony. Czujesz się jak król? Tak. Na razie najbardziej to, że widziałem z bliska konie. Koza, konik? Konik. Dlaczego konik? Bobryka. Ile tych koników było? Jeden. Głaskałaś konika? Tak. Orszak Trzech Króli to przedstawienie jasełek wystawiane w przestrzeni publicznej na ulicach wiosek, miast i miasteczek w Polsce oraz za granicą w Święto Objawienia Pańskiego. Po raz pierwszy orszak pojawił się w 2009 roku na ulicach Warszawy. Spółka Radkom w dalszym ciągu będzie prowadziła punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To jedyna oferta, która wpłynęła w przetargu. Miejska spółka Radkom w dalszym ciągu będzie prowadziła punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jej oferta była jedyną, jaka wpłynęła w przetargu na utworzenie i prowadzenie PSZOK oraz zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych. Punkt nadal będzie działał przy ulicy Witosa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 i w soboty od 8 do 16. Dlatego funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, że w wiatach śmietnikowych nie zostawiamy opon, nie zostawiamy gruzu po przeprowadzonych remontach, nie przeprowadzamy zużytych leków i chemikaliów, jak również zużytego sprzętu elektronicznego. Zawozimy je do PSZOK-u lub do innych miejsc, które są do tego wyznaczone. Miasto zachęca też do śledzenia harmonogramu odbioru odpadów, zwłaszcza wielkogabarytowych. Prosimy mieszkańców, żeby te wielkogabaryty wystawiali do wiat śmietnikowych w momencie ich odbioru, czyli dzień, dwa przed tym, kiedy jest wyznaczona data odbioru tych konkretnych odpadów, bo pozostawienie, dajmy na to, wersalki dzień po odbiorze gabarytów powoduje, że ta wersalka przez miesiąc w tej wiacie śmietnikowej będzie zalegała. Nowa roczna umowa będzie obowiązywała od 1 lutego. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.